ja rozumiem, że to jest tak, że jeżeli ktoś przychodzi do was z siatkami, no to już ma w głowie, że wyniesie stąd nie wiadomo jak dużo pieniędzy, bo te książki są nie wiadomo ile warte. Tak statystycznie, nie wiem, na 100 przyniesionych przez klientów książek, ile trafia się takich rzeczywiście perełek? Oj, takich statystyk to nie prowadzimy i trudno powiedzieć, ale myślę, że tak, no nie wiem, mniej więcej co dziesiątą książkę, która tutaj trafia, to my kupujemy. Tak. To jest takie bardzo szacunkowe. Rzeczywiście, tak jak pan powiedział, te wyobrażenia często są takie bezzasadne. Bardzo często ludzie dzwonią i mówią, że proszę pana, mam stuletnią książkę pisaną gotykiem. Z takim zachwytem i ze spodziewaniem się, że to jest coś niezmiernie cennego. Tymczasem właśnie te książki, nie wiem, z XIX wieku pisane w języku niemieckim są bardzo trudne do sprzedaży, nie wiem, w Warszawie, w Polsce i nie wzbudzają żadnego zainteresowania, więc my unikamy w zasadzie zakupów tego typu książek. Poza tym też wśród, szczególnie wśród ludzi starszych jest takie wspomnienie na temat książek, które w czasach PRL-u były bardzo poszukiwane i nie wiem, tam się płaciło jakieś łapówki albo kupowało się spod lady, albo gdzieś na bazarze z takiego wtórnego obrotu. I jest ciągle wśród klientów pamięć o tym, że coś było bardzo cennego. Tymczasem mody się zmieniły, wyszły kolejne wydania. Coś się zupełnie zestarzało, tak jak na przykład encyklopedia, przedmiot pożądania, tak, w PRL-u, jakaś tam kilkutomowa encyklopedia. Do dziś słyszymy historię, że ktoś, nie wiem, pół malucha oddał za tą encyklopedię. A dzisiaj to jest, no niestety, nie jest to w zasadzie makulatura. Bardzo przykro to powiedzieć, ale tak jest. Mówi pan, że są różnego rodzaju mody. O co teraz najczęściej pytają klienci? Właśnie często spotykam się z tym pytaniem, co się najlepiej sprzedaje, albo co jest takiego popularnego. No, trudno na to odpowiedzieć, bo to tak jakbym kogoś zapytał, nie wiem, jakiej muzyki się teraz słucha. Oczywiście są różne gusta, różne nisze, różne upodobania. Tak samo na rynku antykwarycznym. U nas ciągle dobrze się sprzedaje dobra literatura humanistyczna, takie klasyczne teksty filozofów, czy jakieś solidne opracowania sprzed lat. I nie mam tu na myśli podręczników akademickich, tylko teksty źródłowe. Myślę, że wydawcy po prostu nie doceniają tej dziedziny, tej tematyki. I albo książki są niewznawiane, albo wydawane w niskich nakładach, stąd też wysokie ceny. Ze względu na to, że w księgarniach głównie królują nowości księgarskie i próby, obserwujemy próby kreowania jakichś nowych nazwisk, nowych bestsellerów, to w antykwariatach ludzie szukają klasyki, której mało jest w księgarniach. Więc jeśli trafia nam się, nie wiem, dobre wydanie Dostojewskiego, czy Bułhakowa, czy Camus, czy... No tak mógłbym wymieniać te nazwiska światowej sławy pisarzy, to te książki no, krótko stoją u nas na półce. A ma pan taką książkę, którą pan doskonale pamięta, że nie wiem, ktoś przyniósł albo gdzieś ją zdobyliście i powiedział pan mimo całego swojego doświadczenia, wow, to jest rzeczywiście coś, co chętnie sam bym za duże pieniądze kupił? No to u nas takie historie zdarzają się co chwila. Kilka tygodni temu trafiła nam się książka Tyrmanda, Filip, ale unikalność tej książki polegała na tym, że tam znalazła się dedykacja
taka dość osobista, Tyrmanda dla Konwickiego. I właśnie takie wpisy lubimy najbardziej, kiedy znana osoba pisze do innej znanej osoby. To jest taki no, podwójnie cenny autograf. A proszę zdradzić trochę kuchni, jak to wygląda, że wy, czy nie wiem, ile może pan zdradzić, macie na przykład listę takich stałych klientów, że jak nagle pojawia się jakiś egzemplarz, to najpierw dzwonimy do pani Haliny, potem do pana Stasia i po kolei jak ktoś mówi, że nie, to schodzimy coraz niżej, a jak w końcu nikt nie chce, no to kładziemy na półkę i czekamy, aż ktoś przyjdzie. No tak, my bazujemy na sieci klientów stałych i oni przez to, że są stali i wypracowaliśmy sobie z nimi jakieś takie bardziej przyjazne stosunki, to oczywiście jeśli pojawia się coś dobrego, czym wiemy, że oni są zainteresowani, no to w pierwszej kolejności dajemy im znać. Ale tych różnych nisz i zainteresowań jest na tyle dużo, że no, jesteśmy w miarę sprawiedliwi, tak? I dla każdego coś się znajdzie dobrego. Coś spod lady. Zostawiłem to pytanie na koniec, bo dżentelmeni o pieniądzach nie powinni rozmawiać, ale jednak jest to biznes. Pamięta pan którąś z książek, która poszła za naprawdę duże pieniądze i jakie to były, możemy powiedzieć? Kupiliście za 10 zł, a sprzedaliście za 5 tysięcy. A to może, raczej może o aż takich przebitkach nie będę mówił, bo rzeczywiście to może jest zbyt takie sekretne, tak? Ale pamiętam jedną ze swoich takich osobistych, pierwszych, takich zachwycających mnie sytuacji, kiedy kupiłem jakąś dużą ilość książek. Jeszcze wtedy, to były moje początki, jeszcze się wtedy nie znałem dobrze na tym. I okazało się, że wśród książek znalazłem rozkład jazdy pociągów z lat 30. Ja te książki kupiłem hurtem, pewnie to wyszło, nie wiem, po 5 zł za egzemplarz. Tymczasem, kiedy wystawiłem ten rozkład na Allegro, to okazało się, że ona się sprzedała grubo powyżej 500 zł. I to było dla mnie odkrycie, bo o tej niszy takiej kolejowej nie wiedziałem. Już teraz wiem, że rozkłady jazdy pociągów to jest coś bardzo takiego poszukiwanego przez kolekcjonerów i można na tym dobrze zarobić, a wtedy to po prostu byłem zaskoczony i bardzo, bardzo zadowolony z czegoś takiego.